Cześć, ja jestem Virios, witajcie w kolejnym odcinku The Binding of Isaac i znowu wybieramy z nienawidzonego już przeze mnie ostatnio Isaaca i znowu spróbujemy przejść grę na prędkości, a sami widzicie, z jakim sukcesem mi to poszło w poprzednim odcinku, więc trzymajcie kciuki, żeby z takim samym sukcesem poszło w tym. I jak widzicie, już się uaktywnił mój pasywny skill, czyli znajdywanie ślepych zaułków. Nie pękamy i poginamy czym prędzej do pokoju z bossem. Mam nadzieję, że z bossem. No, nie chowaj się, bo my się tu spieszymy troszkę. Jest i treasure room. Jest i kluczyk. Szup da łup. No. Are you kidding me? Dobra, to nie jest item, którego chcemy. Reroll. To jest item, którego chcemy. Użyjmy bombkę. Kluczyki nam się przydadzą, tak czy siak. Prędzej czy później. I zmierzmy się z pierwszym bossem, którym będzie. Błagam, niech to będzie coś prostego. Duke of Flies. Przestań się chować za tymi skałkami. Walcz jak mężczyzna. Znaczy... Właśnie, swoją drogą, jeżeli... On nie ma nóg w sumie. Chyba. Nie wiem, coś tam dynda jakieś kikuty. W sumie on nie ma nóg. Więc jeżeli nie ma nóg, to czy ma to, co normalny mężczyzna ma między nogami? W sensie krocze? Okej, to... Trochę dziwna rozkmina. W sumie nie wiem, czemu się włączyła. Okej, nie mogę rerollować, więc sprawa prosta. Tym razem timing chyba ciut lepszy. Z pomocnikiem walczy się nam dużo, dużo raźniej. Już zabezpieczenie w postaci apeków. Atak w postaci złośliwych spiderków. Nie wiem czemu, ale przypomniał mi się program, który kiedyś był, nie wiem czy dalej istnieje. Do tworzenia stron internetowych, który się nazywał Pajączek. Remote Detonator, nie potrzebujemy. Reroll. Dobra, już pewnie nie będziemy mieli czasu zrerollować w tym levelu, więc weźmy sobie te bombki. Ślepy zaułek, jak zwykle. A, nawet miałem kiedyś przyjemność korzystać z tego programu. Dawno temu tworzyłem sobie stronki internetowe. Kolejny ślepy zaułek. Może mi ktoś powiedzieć, jak się wyłącza tego pasywnego skilla do znajdywania ślepych zaułków? To by mi się bardzo przydało. Tak, jeszcze pasywny skill do dostawania w... Tears up, the sad onion. I znowu z wytrzeszczem oczu sobie ruszamy dalej. Jeden z głowy, drugi z głowy. Rany boskie, ależ mi się chce kichać. Nie będę przerywał, to jest speedrun. The small rock, yeah. Come on. No nie, Gurdy Junior. Ważne to jest, żeby ustawiać się w miarę w poziomie od tego dziada. I co, tym razem nie byłeś już tak twardy. To rerollujmy. No nie no, mam z coin purse. No dobra, już nie zreroluję tego drugi raz. Co dajesz nam ty? Health down. Świetnie. Co dajesz nam ty? Telepills. Świetnie. Ale skoro już tu jesteśmy i troll bomba. Po prostu, nie, to jest jakaś kurde żenada. Zrerollował mi szajski item na szajski item. Bogam, health up. O, balls of steel może być. I ty co? Range down. Nie no. Wymarzone itemy do speedruna. I strzał na początku katakumb. Takie chrzciny można by było powiedzieć. Ogniu krzyżowym.
gridów. Zobaczmy, co jest tutaj ciekawego. Charge shots. Nie, nie potrzebuję tego, ale zapewne mi się za chwilkę zregeneruje cooldown. O, sztab. Oż ty gnoju, chodź tu. Koniec zabawy, nie będę się z wami bawił w podchody. Dziady. Dobra, zrerolujmy sobie te charge shoty. PhD, dobra, może być i PhD. Dobra, lećmy zatem tutaj. Szkoda, że PhD nie miałem wcześniej, zanim zebrałem mam sack of pills, czy jak to się nazywa. No tą paczuszkę z pigułami. Wow! Nie mam kluczyka, więc problem sam się rozwiązał. To już byliśmy. Tu już też byliśmy. To może do góry. To była szybka dezynsekcja. I znowu ślepy zaułek. No, come on. To jest po prostu... Nie może tak być, no. Dużo raźniej się gra, mając strzelającego pomocnika. Wiem, odkryłem Amerykę właśnie. Wiem, że to speedrun, ale rany boskie, jestem nałogowo uzależniony od treasure roomów. Niestety. A że możemy sobie zrerolować lardy, to nas spowolni, ale da nam hapeki. Dobra. Chyba mogę się tak poświęcić. O rany boskie. Poruszam się coraz szybciej. No cóż. Cena posiadania większej ilości hapeków. Czy tutaj gdzieś się skrywa może walka z bossem? To taki duży, nieprzyjemny typek, który zazwyczaj się wkurza bardzo szybko i bardzo szybko mnie zabija. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Nie mam żadnego trinketu, więc może być umbilical. Mam trochę bombek, więc w sumie... Weźmy sobie kluczyk! I tak za chwilę będę musiał przejść chyba w stronę tego chesta, którego tam zostawiłem. I to było szybkie. To też było szybkie. No cóż, mam nadzieję, że ta droga już prowadzi w stronę. Co dawały te piguły? Bo na banki już miałem odkryte. Balls of Steel może? Range up, świetnie. Zatem i tu pewnie też będzie range up. Grunt to konkretny zasięg. Dobra, chodźmy na dół. No, zasięg jest całkiem zacny, muszę wam powiedzieć. Dzięki czemu od razu przyjemniej nam się gra, aczkolwiek postać porusza się nadal bardzo, bardzo szybko, jak widzicie. No ale cóż, no w sumie to było na własne życzenie. Zbierając larda wiedziałem, co mnie czeka. No ale to jest coś za coś. Niestety, nie można mieć wszystkiego, więc... Ale można mieć w moim przypadku, zawsze, stuprocentowo, ślepy zaułek. A dobra, zobaczmy sobie, co jest w złotej skrzyni.
bombka i hajs. Okay, dobrze, on się odsłonił, pomógł nam troszkę. Czy ta droga doprowadzi nas do bossa? Oczywiście, że tak, w końcu. W sumie można by było sobie zrobić tutaj taki deal. Tylko rozwalmy to ognisko. Chyba tutaj powinno się postawić i... Okej, nie wiem jaki był plan. To postawmy jeszcze tu. Postawmy tu. Zmarnowałem... Dobra, wyjdę na zero. To było bardzo mądre. Okej. Znowu husk, ale tym razem wersja mniej agresywna, bez speed rage'a. Mam nadzieję, że go dosyć szybko znikujemy. Tak też się stało. Ale mamy jeszcze przed sobą drugiego bossa. Up. Świetny update. Świetny upgrade. No nie. Kurczę. No co jest grane? Co mi zadało teraz jeszcze ten damage, to kompletnie nie mam zielonego pojęcia. Ale znowu mamy HP up. Wiem, że mam kluczyk, wiem, że był chest, ale staram się w miarę szybko... W miarę szybko przejść tą grę. Dzięki temu naszemu fajnemu zasięgowi przynajmniej mogę ich zdejmować z większej odległości. No chodź tu, chodź tu. O, come on. Korzystając z kluczyka... Spelunker's Hut. A dobra, wezmę. See through doors. Czyli co, będę widział teraz ukryte... pokoje? Chyba tak to mogę zrozumieć. No tak, widzę co jest w sąsiednich pomieszczeniach. Kiedyś czytałem jakieś informacje, że Spelunker's Hut ponoć nie działa zawsze. Ale może była jakaś stara, dawna wersja. Super Grid. A dobra. Skoro już tu wszedłem i poruszam się bardzo szybko i chyba nie wiem co robię. Wykończmy jeszcze te dwa dziady. Wiem, strata czasu i w ogóle. Ale trochę hajsu nam zawsze wpadnie. Bombka jakaś nam wpadnie. Dobra, korzystamy ze skrótu? Możemy skorzystać ze skrótu. Ciekawe czy się da zdetonować tą ściankę z tej strony. Nie da się. Nie będziesz miał za łatwo w Iriosie. Nie będziesz sobie detonował ścianek jak ci się podoba. Cholera! Nienawidzę tego, po prostu to jest... Jestem spowolniony, poruszam się po prostu jak... Jak coś wolnego. O. Nawiązanie do Bombermana. Do Mega Blasta, do Dyna Blasta. Fajne gry swoją drogą. Trochę czasu się w nie grało kiedyś. A dobra, pozbierajmy sobie tych bombek. To nie jest dobry pokój. O nie. Coś czuję, że... Ten odcinek się może bardzo szybko skończyć. Mamy również sklep. Ale właśnie, mamy też ukryte pomieszczenie za ścianą. Czyżby tam się czaiły... Miliony hapeków? Czekająca by mnie uratować? Nie, tu będzie pewnie troll bomba. O nie.
temu panu podziękujemy. Przecież moment, przecież mogę go rerollować. Brzyd? No. Speed up. To był dobry deal. A my wracamy. Mamy pokój z bossem, ale tak. Miejmy nadzieję, że tutaj będą jakieś solo hearty. Jej, cały jeden. Pełnia szczęścia i bogactwa. Dobra, czas się zmierzyć z bossem, którym będzie War. Okej, okay. Który mi przywalił strzała już na dzień dobry. Okej, okay. I tak się kończy mój kolejny speedrun. Ale dobra, spróbujmy jeszcze raz. I tak zrobiliśmy mega postęp, ponieważ udało nam się dojść do Necropolis. Czego wcześniej nie osiągaliśmy. Oczywiście na starcie od razu jesteśmy troszkę do tyłu, jeżeli chodzi o plan speedruna, ponieważ wylosował nam się Basement wersja XL. Co normalnie jest fajną opcją, bo bardzo szybko można się dopakować. Ponieważ są na przykład dwa treasure roomy. Są również dwaj bossowie. Co nie zmienia faktu, że można sobie całkiem sporo itemów rerollować. Tears down. Przepraszam, to silniejsze ode mnie. O, ale jest jakaś rekompensata. Czasami mam wrażenie, po prostu jak gram w tą grę, że pokój z bossem dolosowuje się na samym końcu. Czyli gra czeka, aż gracz dokona wyboru, w którą stronę chce pójść, i wtedy pokój z bossem spawnuje się dokładnie w przeciwnym kierunku. Byleby dalej od gracza. Też tak macie, że też takie wrażenie odnieśliście. Tak, to są przeciwnicy, którzy również sponsorują mój speedrun. Wow. Co ja robię? Mogę go zza węgła zaatakować? Dropnij coś ciekawego. Apek. Czy ciebie chcę? A dobra, chodź tutaj. Raźnie mi się będzie biegało. Lewe skrzydło czyste. Prawe skrzydło brudne. Znowu gadające głowy, ale już jesteśmy po sąsiedztwie z bossem. Po sąsiedztwie? W sąsiedzku, cholera! Dobra, już nie będę się może aż tak cofał. Ha! Czyżby coś cię spowolniło? Tu, trzeba sobie tutaj trochę oczyścić chyba. Całkiem nieźle spowalnia go. Nie powiem, to mój nowy pomocnik. Gra na krawędzi ryzyka. Niezapomniane emocje.
tylko u Viriousa. Dobrze. Range up. Zawsze się przyda. I drugim bossem jest... Sami. Ze spowolnioną pójdzie, mam nadzieję, dużo szybciej. No tylko, żeby jeszcze się chciała spowalniać. Albo chciał spowalniać. Famine. Nazwa by wskazywała, że to jest ona, chyba. A zresztą. Zaraz będziemy sobie śpiewali z Famine. Ej. Kurde! Dobra, już może przestanę z nią śpiewać, czy tam z nim. Wow, mój włos bym zszedł sobie niżej. Jakimś cudem pojawił się nam Devil Room. Nie, to nie jest warte serc, których i tak mamy tak mało. Zatem schodzimy w dół. Kluski śląskie. Mamy kluczyk. Zbieractwo jest silniejsze ode mnie. Kasa i kluczyk, czyli wychodzimy na zero. Wow, dobrze, że mamy spowalniarkę, bo ci psychole biegają naprawdę szybko. Okay. Jeden mniej i was też rozwalę. I znowu kluczyk. Ten let's play sponsorowany jest przez kluczyki. No spadaj, kurde! Najgorsze jest to, jak się przyklejają do nas. W dziwny sposób się odbijają. Ciekawe, czy mój pomocnik zadaje również im damage, czy tylko spowalnia. To mnie też co nieco interesuje. No ładnie się dałem podejść, jak zwykle. A my znów spotykamy się w narożniku. Pamiętam, co to chyba dawało. Tak, kruszliwe ognisko. Pamiętam? The Wafer. Damage Resistance. Kurczę, to dawało coś dobrego, tylko nie pamiętam kompletnie co. Aż sobie chyba będę musiał sprawdzić. Dobra, wybaczcie, ale muszę przeszukać sobie i znaleźć waferka. Bo miałem już kiedyś ten item i kompletnie teraz nie pamiętam. Zmniejsza damage obrywany o połowę. To oczywiście też zmniejsza damage zadawany z Blood Donation Machine i w łonie. Znaczy z Blood Donation Machine w łonie. Dobra. Trochę się pomieszałem z tym wyjaśnieniem. Nieważne. Co nam trochę usprawni ten odcinek. Mam taką, taką nadzieję cichą. Ha, czyli jeżeli będę miał jeszcze Book of Revelations, Nail albo Yamhart, to jestem praktycznie niezniszczalny. Z tego, co tutaj doczytuję na wiki. Thank you.
napijawa mniej? Druga pijawa mniej! To nie było w planie. To nie było w planie. Chapek, ale brnijmy dalej. No won, spadać mi stąd. Kurczę, no. No pięknie. Mam zredukowany damage, jaki obrywam. A i tak dostaję po dupie po prostu w sposób obłędny. Ech. Chcesz nagrać speedrun? To ci będziemy losowali właśnie takie pokoje. I co ty na to, frajerze? No ja na to, że co? No? No nic, no. Co ja na to? Że lipa. Tak, zaraz będzie strzelał laserami. Że ta spowalniarka jest naprawdę przydatna. No nie, come on! To jest troszkę nie fair. I też w nie fair sposób ginę. Niestety, moi drodzy. Dobra, nie będę kontynuował. Jestem bardzo smutny, dokładnie tak samo jak widzicie na obrazku, niestety. Ale dzięki wszystkim za uwagę, dzięki, że dooglądaliście do końca, mimo mojego failowania. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku. Jeżeli nie poddam się i nie stwierdzę, że już mam dość nagrywania Isaaca. Trzymajcie się, cześć.